Pani dyrektor, dzisiaj egzamin maturalny z języka polskiego, ilu uczniów tutaj w ogólniaku wystąpiło? Tylu uczniów, ilu skończyło szkołę, czyli równo 194 osoby. Karolina, dzisiaj język polski, powiedz, co ty wybrałaś, który z tych tematów? Pierwszy, i to był temat o skrajności człowieka. Nie wiem, czy go dobrze zinterpretowałam, więc nie wiem, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że dobrze pomyślałam, jak to rozpracować, bo ogólnie wydaje mi się, że argumenty dałam dobre, ale nie wiem, czy do końca to dobrze zrozumiałam. Mam nadzieję, że tak. Wybrałam drugi temat, bo myślałam, że jest łatwiejszy, bo każdy z nas ma jakiś swoich bohaterów w życiu. Jakich ty wyborów literackich dokonałaś, jakby uwierzytelniając tą tezę? Ja wybrałam Lalkę i Konrada Wallenroda. Do tego kontekst jeszcze. Stwierdziłem, że wybiorę Lalkę do tego i Wokulskiego, no i w sumie wydaje mi się, że w miarę dobrze mi poszło. Na nieszczęście był to język polski. O dziwo, pierwsza i druga część była dosyć łatwa w porównaniu na przykład do próbnych matur, które mieliśmy w grudniu czy tam wcześniej. Wypracowanie, no, sprawiło to mały kłopot, ale udało się z niego wybrnąć. Dałam tam Macbetha, dałam też Dewotkę jako bajkę Kaszickiego, Kordiana i Judasza, tak. Czyli faktycznie sporo tych sprzeczności i chyba trafne te twoje wybory. Co po szkole? Co po szkole? Muszę teraz znaleźć portfel i dowód, bo go zgubiłam. Muszę się wrócić. Mam nadzieję, że gdzieś jest. A po szkole w sensie teraz, czy ogólnie? Wybór. Czy założę się, bo liceum wybrałaś, więc myślę, że będziesz próbowała się kształcić dalej. Tak, pójdę na jakieś studia. Mam tam jakąś obraną wizję na przyszłość. Egzamin w nowej formule. Tak, w nowej formule po raz pierwszy. Dla uczniów jest to też dodatkowe obciążenie z tytułu czasu egzaminu, który się wydłużył do 4 godzin. 4 i blisko pół godziny, jeżeli uczniowie skorzystali z dostosowań wymagań edukacyjnych ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się, czy tam też choroby przewlekłe, czy inne, o których mówi katalog ogłoszony przez dyrektora CKR. Jeszcze zobaczę, jakie tam ze studia, bo jest kilka planów, no i zobaczymy, jak ta matura pójdzie i wtedy tak będę coś bardziej szerzej patrzeć. Ten czas, który dzisiaj był przeznaczony na napisanie języka polskiego, był wystarczający twoim zdaniem? Myślę, że tak, bo naprawdę już pod koniec brakowało mi energii i no już nie myślałam, więc to tak idealnie mi wyszło te 3,5 godziny tak około i koniec. No i co po szkole, bo założę się, że wybierając tą szkołę czy ogólniak, jakikolwiek byś nie wybrała, no to wiesz o tym, że ta droga życiowa jest jakaś twoja już troszkę ukształtowana, bo trzeba wybierać chyba się na studia. Znaczy tak, myślę o studiach, tylko jak mówię, matematyka to moje hobby, więc z matmą na pewno coś wezmę, typu logistyka albo finanse i rachunkowość. W takim razie dziękuję i powodzenia. Dziękuję bardzo. Adrian, co po szkole? No bo liczę, że zdasz ten egzamin. Jakie plany? Się okaże. Może jakieś studia, bardziej w innym kierunku niż język polski, ale na ten moment zamierzam iść na siłkę za chwilę. Dzięki bardzo. Dziękuję. Panie dyrektor, ten egzamin nie jest ważny tylko dla uczniów, którzy pewnie później będą wybierać swoją drogę życiową, ale też dla chyba nauczycieli i szkoły. Oczywiście, że jest ważny. Co roku widzimy, że są czynione bardzo głębokie analizy, statystyki. Jest to publikowane też w sferze publicznej. OKE udostępnia takie wyniki badań. Oczywiście jest to bardzo duży wskaźnik dla nas i miara naszej pracy w ciągu 4 lat z młodzieżą, czy szczególnie w tym roku, kiedy po raz pierwszy ta formuła się pojawiła, czy wybraliśmy właściwe podręczniki, właściwe metody i narzędzia pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Życzę wszystkim maturzystom dużo, dużo szczęścia, powodzenia, dobrych tematów w kolejnych dniach. Dziękuję.